Dzień dobry, jestem jednym z uczestników Gdańskiego Przyjazdu Rowerowego, Wielkiego Gdańskiego Przyjazdu Rowerowego oraz wieloletnim sympatykiem, uczestnikiem oraz kiedyś, kiedyś byłem zaangażowany, to teraz już jestem weteranem. Postanowiłem zabrać głos, ponieważ wzruszyła mnie postawa rowerzystów z Gdyni, którzy zgadzają się na zagradzanie, przeganianie i tego typu inne postawy, które miały miejsce, które widziałem podczas przyjazdu gdyńskiego, wojewódzkiego, nie tylko w tym roku, ale też poprzednich, ponieważ 2 czy 3 razy brałem udział w przejazdach gdyńskich i byłem szczególnie sfrustrowany tym, że co chwilę ktoś mi mówi, żebym zjechał, że prawa wolna, albo że coś tam, albo że tu nie wolno. Coś takiego nigdy nie zdarzyło się w Gdańsku. Dlatego chciałbym niniejszym zwrócić się do gdyńskich, wejherowskich, redowskich, wszystkich z północy, trójmiejskich rowerzystów, którzy w przyszłym roku będą brali udział w przejeździe, ażeby po prostu pojechali do Gdańska. Jeżeli organizatorzy uważają, że tego typu zamordyzm jest ok, jeżeli zgadzają się na tego typu kontrolę przejazdu, kontrolę rowerzystów, bo dla mnie rower to przede wszystkim swoboda. Jeżeli oni zgadzają się na tego typu postawy, jeżeli przeganiają was, to po prostu olejcie ich i jedźcie z Gdańska do Kolibek. Dziękuję serdecznie za uwagę oraz jeszcze raz chciałbym zwrócić waszą uwagę na film, który zrobiłem w tym roku, czyli Nagranie z głowy, a 11 lat temu byłem współautorem filmu, który widzicie tutaj. Jego autorką jest Ellen Soufflen. Cóż, no i... I było to bardzo fajne i duże wydarzenie, do którego także przyczynił się niejaki Przemek Miller, który był bardzo fajną postacią. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. I dziękuję serdecznie za uwagę oraz...